Witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam Państwa do słuchania prognozy z kart Tarota na poniedziałek 15 października 2018 roku. Karty mam już potasowane, teraz tylko przełożymy i zobaczymy, co tutaj może się tego dnia wydarzyć. Proszę Państwa. Poniedziałek, bardzo fajny, sympatyczny dzień. Spędzicie go miło w gronie przyjaciół, w gronie dobrych znajomych, rodziny. Może dowiecie się tutaj o jakiejś radosnej nowinie, gdzie będzie powód do świętowania, do uczczenia czegoś, jakiegoś sukcesu, czy jakiejś, tak jak powiedziałam, dobrej nowiny. Może być to też zaproszenie na jakieś wyjście ze znajomymi. Koleżanki lub koledzy mogą Was wyciągnąć gdzieś do jakiegoś pubu, do kina. Jest to poniedziałek, więc raczej po weekendzie zabawa. No niektórzy mogą jeszcze dochodzić do siebie po weekendzie, prawda? Bo gdzieś może zabalowali. Ale ogólnie bardzo fajny, serdeczny dzień. Jakieś dobre wiadomości. Będziecie się z czegoś bardzo cieszyć. Tutaj naprawdę ludzie będą dla Was serdeczni, mili, bardzo fajny, pogodny dzień, wszystko Wam się uda. Podejrzewam, że załatwicie sobie każdą sprawę, bo czy w urzędzie, czy w szkole, wszyscy będą się uśmiechać, wszyscy będą w dobrym nastroju. Tutaj co niektórzy niech może uważają, żeby za bardzo nie przeholować strunkami, bo też tak karta czasami mówi, żeby uważać, żeby się nie przejeść albo nie przepić. Też uważajcie na jakąś trzecią osobę w związku, tak? To już taka troszeczkę ciemniejsza strona tej karty, że może się okazać, że tutaj się dowiecie o kimś trzecim. Ale ogólnie karta bardzo jasna, bardzo promienna, bardzo taka pozytywna, optymistyczna. Ja tutaj widzę fajne spotkanie przyjaciół, jakieś ploteczki, jakiś uśmiech, zabawa. Ogólnie bardzo fajny, pogodny dzień. Zobaczymy teraz, co anioły jeszcze tutaj nam dopowiedzą. Bardzo proszę o afirmację na poniedziałek, 15 października. Okazja do przebaczania. No tak, moi drodzy, może jednak ktoś tutaj się dowie o jakiejś trzeciej osobie. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym, boskim świetle i dobru innych ludzi. Pomożemy Ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii, niepozwalających Ci przebaczyć, a także wyniesiemy Cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. Tak, aniołki. Jeszcze tutaj dodam, że możecie zostać Państwo zaproszeni na jakąś uroczystość tutaj rodzinną, jakiś ślub, jakieś chrzciny, ewentualnie może już na Wigilię. Jakieś tutaj świętowanie jest, jakieś oblewanie czegoś, zwieńczenie jakiegoś sukcesu. Może ktoś prawko zdał, może jakiś egzamin. Ogólnie fajna karta, fajny dzień. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia.